Cześć, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Kamikaze, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Więc moi drodzy, miałem dzisiaj taką kwarantannowe ucięcie włosów, aczkolwiek no nie wygląda to jakoś to najlepiej, ale jakoś to wygląda. Lepiej niż być takim totalnie zarośniętym. Coś tam sobie brudkę sobie rośnie. Ale moi drodzy, czemu tu jesteśmy teraz na kanale? Z tego powodu, że jak wiecie, niektórzy z was wiedzą, mieliśmy projekt Kadi ostatnio na naszym kanale, więc ci co wiedzą na grupie są, ci widzieli, ci słyszeli, że miałem niestety wypadek, nie przedłużając, niestety Kadi został skasowany totalnie, wyleciliśmy z zakrętu, dachowanie czterokrotne, po prostu Kadi był totalnie zmasakrowany jako samochód, po prostu na żyletki. Także tego. I teraz właśnie takie było pytanie, ponieważ dalej potrzebuję vana. Dalej potrzebuję jakiś projekt, bo lubię tak sobie pogrzebać przy autach, motocyklach, tak dalej. Co by tu zrobić? Teraz już nie przedłużając więcej, więc moi drodzy, powitajcie nasze nowe autko. Mamy nowego Kadiego. Moi drodzy, jest to taki sam shape, czyli taka sama buda, podobna buda, bardzo podobna buda. Moi drodzy, jest to dalej 1.9 TDI Turbo Diesel, to jest nasz, tylko że po prostu jest dłuższy tym razem. Jest dłuższy i ma o wiele więcej ekstra, w którym nie miałem w swoim poprzednim Kadim. Mamy tutaj właśnie w ogóle wymieniony przód, jest mnóstwo rzeczy zrobionych. Jeżeli chodzi o koła, na razie się nimi nie patrzcie na nie, bo na razie są jakie są, ale był tutaj przód wymieniony, więc przód mamy od nowszego Turana, czyli jak chciałem właśnie zrobić w swoim, chciałem zrobić właśnie taki front-end conversion, czyli chciałem zmienić swój cały przód na nowszego Kadiego, to tutaj akurat został wymieniony. Nie na nowszego Kadiego, a po prostu na nowszego Turana Volkswagena. Znamy maskę, boczne błotniki i przedni zderzak z światłami właśnie mglnymi, chyba tak to się nazywa. Teraz co? Jest to Kadi dłuższy, mamy szyby po bokach, jest to dłuższy, jak tu widzicie właśnie jest o mniej więcej tyle, o tyle jest dłuższy, od końca tego jest tyle i trochę więcej. Dłuższe auto. Wejdźmy do środka. Mamy tutaj, moi drodzy, z góry mówię, nie bez szydery żadnej, mamy automat. Mamy tutaj akurat automat DSG. DSG automat jest, który naprawdę super to działa. I dzisiaj w ogóle to ogarnąłem, że tu jest chyba w ogóle launch control. Nie wiem, czy to jest w każdym automacie, czy nie. Ale aktywuje się launch control, trzyma się na 2000 obrotów i no może nie brzmi aż tak, ale wiecie, co chodzi. Radio jest oryginalne, wyjęte już, wyjąłem wczoraj. Nie robiłem tego odcinka, ponieważ robiłem to w poprzednim Kadim. Ale jaki problem tutaj jest? Problem to jest taki, że nasze stare radio jest mniejsze od tego, które jest teraz tutaj. Jak widzicie, właśnie nawet się mam aż na palec dziurę tutaj, więc będę musiał sobie zupgradeować radio. Na razie po prostu zmieniłem z tego powodu, że na oryginalnym radiu nie ma żadnego boosta, nie ma żadnego nic fajnego. Tutaj mogę sobie telefon podłączyć i tak dalej. Mamy tym razem popielniczkę, która działa, super. Mamy taki mały schowek również, wykończony takim dywanikiem fajnym. Bardzo fajnie się to trzyma. Środek jest od wersji, w której Kadi przyszedł. Jest to najdroższy pakiet, który można było kupić w 2008 roku Kadiego. Mamy klimatyzację, mamy właśnie nowe shapes, panele, również i deskę rozdzielczą. To można poznać po tym, że jest taki fajny cyk rzecz. Schowek dalej jest otwarty, aczkolwiek akurat zepsułem wczoraj, to jest pokrywa tutaj, ale ja nie wiedziałem, jak to wyjąć i po prostu wyłamałem te klipsy, więc będę musiał jakoś nakleić, chyba skleić czy coś. Mamy elektryczne szyby, więc spoko, podgrzewane lusterka, co jest super plusem. Mamy również cruise control
do góry, na dół, aktywować, deaktywować, więc to jest również super dodatek. Skrzynia DSG, super, bardzo, bardzo płynna. Parking wsteczny, neutralny, jazda, czyli drive. Mogę również sobie zmieniać do przodu, do góry, manualnie mogę robić również. I mamy sport, który naprawdę, naprawdę się rusza. Następnie do tyłu wejdźmy, zajrzyjmy. Także z tyłu, moi drodzy, mamy klapę otwierającą się do góry, co jest również super dodatkiem na motocykle, ponieważ po to jest głównie samochód kupiony, po to będzie głównie samochód używany. Więc jak mówiłem, tu jest właśnie radio nasze oryginalne z MP3 playerem i tak dalej, straty. To nieważne, bo to jest wymienione już tak czy siak. Postaram się później może ten bracket tutaj, tą obudowę wyjąć, żebym mógł to może przykręcić swoje radio, może to tak to się robi, więc nie wiem, zobaczę jeszcze, może to będę mógł wyjąć i włożyć swoje, więc o tym zobaczymy jeszcze później. No i zobaczę teraz, nam tutaj miejsca. Miejsca jest naprawdę, naprawdę sporo. Boczne drzwi, mamy drzwi otwierane z dwóch stron, na razie mamy tutaj właśnie 5 siedzeń, 2 z przodu, 3 z tyłu, które będę mógł spokojnie. Proszę, mogę sobie je zamknąć, później je po prostu, dosłownie po prostu je wyjmiemy, ewentualnie zostawię jedno krzesło właśnie z boku, na razie, zanim zamienimy naszego vana w campervana, czyli takiego turystycznego do wyjazdów moich wszystkich, do tych wszystkich podróży, które ja chcę robić, więc dla mnie to będzie po prostu idealna, jest to już idealny van. Mamy tutaj spokojnie miejsca tyle, że motocykl po prostu sobie do przodu wjedzie, tak, wjedę na skosy, nie trzeba będzie jakoś tutaj kombinować nic, wchodzi prosto i zostaje, więc to jest super, super sprawa. Moi drodzy, to by na razie było tyle. To jest ogólnie Caddy najbardziej luksusowa wersja, którą można kupić. Czyli taka ta z pełnymi wszystkimi opcjami, które są, można było kupić wtedy w 2008 roku, bo ponieważ z tego roku jest auto, są w tym samochodzie. Więc mamy tutaj w ogóle jeszcze nawet na jakieś napoje, kubeczki i tak dalej. Tutaj mamy taki mały schowek. Trochę powinien być trójkąt, nie trójkąt i tak dalej, ale tego akurat nie ma. Nie wiem czemu, ale dobra, nie ma. Także jeszcze taka mała historia, powiem o aucie, małą historię, a zanim o tym powiem, to moi drodzy, mamy tutaj już, jak widzicie, krzesła, bo lubię sobie z krzesłami jeździć, w razie czego, jak sobie z chłopakami gdzieś zatrzymamy się, to mam krzesło, żeby sobie usiąść, w razie czego właśnie mam toolbox, skrzynkę z narzędziami, bo wymieniałem radio, więc potrzebowałem to. I panele. Po co panele? Aleks, pokij ci panel. Z tego powodu, że chcę właśnie podłogę. Chciałbym podłogę wymienić. Właśnie. Wyjąć ten, tutaj ten co to jest. Ale tutaj właśnie widzę, że tu w ogóle jest pianka pod tym, więc to jest super jak dla mnie. Ponieważ teraz tak, zanim powiem o panelach. Mamy tu już piankę w podłodze, więc jest uszczelniony, wyciszony. Jak tu widzieliście, również jest pianka z dywanem, ze wszystkim, więc jest uszczelniony, to znaczy wygłuszony i jest również na odwrót. Jest nieuszczelniony, no kurde. Więc auto jest wyciszone, również jest auto ocieplone już. Mamy te wszystkie nasze waty tutaj w rogach, w suficie i tak dalej, więc auto już będzie trzymało ciepło jako campervan, co jest fantastyczne. Jest ciche, nie jest tak głośne jak był mój poprzedni van, więc to też jest super. Więc ogólnie uważam auto za naprawdę fantastyczny zakup. Teraz, moi drodzy, o co mi chodzi, mówiąc, że chcę właśnie użyć panele. Panele są po to, dzisiaj właśnie odebrałem za darmo w ogóle z marketplace'u. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wyjmijmy jeden, zobaczmy jak to działa. I zobaczcie. Ja je chcę właśnie tutaj tak ładnie cacy je położyć. Ha? I taką właśnie chcę podłogę zrobić w Caddym. Podłoga w Caddym chcę właśnie być w taki kolor. Jeżeli mi starczy, będę super zadowolony. Będzie fantastico. Ale możliwe, że po prostu zrobię połowę z lewej strony. Dlaczego chcę zrobić tylko z lewej strony? Z tego powodu, że plan na to auto jest taki, że z lewej strony chcę mieć bynajmniej miejsca tyle, co jest pasażer
do ściany, tak? Tyle miejsca ma być niczym nie zagracone, tu nic nie będzie, taki jest ogólnie plan na razie. I z lewej strony chciałbym właśnie, aby było miejsce na motocykl i taki malutki, takie moja taka fajna ściana, może zrobiona, z narzędziami moimi i z innymi takimi rzeczami właśnie do naprawy motocykla, jakby coś się stało w drodze albo coś w tym stylu. Ja tu muszę mieć panele, ponieważ motocykl wchodzi prosto. Jak motocykl wyjmę, to mogę sobie otworzyć, deskę czy coś, pracować nad silnikiem, sobie usiąść, nad silnikiem porobić, popracować nad czymkolwiek tam mam porobić. Z prawej strony, co chcę zrobić za kierowcą, czyli od kierowcy w prawo, zrobić sobie właśnie takie rozkładane łóżko, które będzie przy ścianie, czyli zajmuje mi mniej więcej, może tyle mi zajmuje, od ściany dotąd tyle. Więc łóżko się odschodzi na połowę vana. I następnie, jeżeli motocykl jest wyjęty i jest moje biurko jest zamknięte, to mogę sobie rozsunąć i mam teraz vana jako łóżko. Mam teraz łóżko w vanie, mam motocykl, więc mogę mieć, powiedzmy, jeżeli jadę sam, mogę mieć i motocykl, i połowę łóżka rozłożonego, więc mogę sobie na nim spać. Jeżeli motocykl wyjmę, jadę powiedzmy z dziewczyną albo ze znajomym, to mogę sobie po prostu rozłożyć łóżko i możemy spać w wanie i motocykl na zewnątrz mogę sobie chillować z nami. Więc taki ogólnie jest plan. Zobaczę jeszcze, ile mi to wyjdzie z czasem, jeżeli ta seria w ogóle się uda, ale również planuję ten cały karpet. Może nie zdjąć, no z lewej strony na pewno będę musiał to zdjąć, ponieważ jak mówiłem, planuję zrobić właśnie tą całe tutaj to biureczko na swoje narzędzia w ogóle. Z prawej strony zobaczę, ale jak mamy właśnie takie fajne panele na podłogę, to do tego właśnie ładnie będzie się komponowało z czarnym dywanem tutaj po bokach. Gdyby to było czarne, to by było fantastycznie dla mnie, aczkolwiek no nie jest. Więc jak mówiłem wcześniej, siedzenia wylatują stąd. I na razie wyjmę lewe siedzenia, zostawię sobie prawe siedzenie w razie czego, gdy potrzebuję jeszcze jedną osobę przewieźć, więc spoko, wystarczająco miejsca jest na motocykl i jedną osobę, więc jest ok. A następnie, gdy już plany przejdą do przodu, to wywalimy również to krzesło w pizdziet i tutaj zamkniemy tutaj tą przestrzeń również, w sensie, że podłogę poprowadzimy kawałek dalej i będziemy właśnie mieli ładnego campervana właśnie jak to zawsze chciałem mieć. Jaki był mały był właśnie pomysł z moim poprzednim, aczkolwiek no stało się jak stało. Więc jak na razie jest naprawdę super. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do właśnie auta, piszcie w komentarzach, moi drodzy. Jeżeli pewnie chcecie wiedzieć, ile mi to wszystko razem wyszło, więc teraz mogę wam powiedzieć na filmie oficjalnie mojego pierwszego, poprzedniego vana, ja go kupiłem za 550 funtów, czyli to wychodzi na polskie złote 5 razy 5, 2,5, powiedzmy za 3000 zł kupiłem swojego poprzedniego vana. Co prawda mechanicznie był fantastycznie, jeżeli chodzi o obudowę vana jako całą strukturę, była totalnie zardzewiała, więc szczerze mówiąc warty był swojego pieniądza. Tego, moi drodzy, znalazłem od gościa, który wystawił go za 3000 funtów, czyli za 17 tysięcy złotych prawie, co jest ok. Jest warte tyle za to, co ma w środku, za to, co oferuje. Ma wszystkie testy, przeglądy do wglądu, wszystko papiery, wszystkie dostałem. Aczkolwiek tydzień mi zajęło, aby z gościem go przetargować, przekałabacić. A tutaj ja go zostawiłem na parę dni, on mnie zostawił na parę dni. Koniec końców, moi drodzy, udało mi się ten auto, tego co Kadiego, z tym wszystkimi ekstra, w pełnym pakiecie jaki jest, tylko będę musiał później koła zmienić, bo są strasznie obrzydliwe, udało mi się go wyrwać za 1300 funtów, czyli to będzie 5, 6, za 7000 zł, więc dosłownie więcej niż połowa tego, co gościu chciał, więc ja to uważam za totalny sukces, moi drodzy. Więc jak mówiłem, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakiekolwiek plany albo propozycje do naszego właśnie kolejnego projektu, jest to Caddy Campervan, czyli campervan również z możliwością naprawy motocykla, takim małym warsztatem w środku. Piszcie mi, co powinniśmy zmienić, co powinniśmy zainwestować pierw,
Ja to będę brał pod uwagę, więc moi drodzy, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie robicie. I content nowy powraca. Mam dla Was wiele, wiele materiału, więc moi drodzy, trzymajcie się i hej!